Odbywa się ćwiczenie zima i Polska przegrywa. Prasa grzmi, że to kompromitacja generalicji, w końcu wojska wroga podeszły pod Warszawę w ciągu czterech dni. Niespotykane tempo, nawet w porównaniu do 1939 roku. No i oczywiście pełno błędnych rozkazów i błędnych decyzji. Ćwiczenie zima zakłada scenariusz ataku na wschodnią granicę Polski. Tak, mamy się utrzymać 3 dni. Tymczasem Sztab Generalny decyduje o rozmieszczeniu naszych wojsk 50 km od granicy, co podobno stanowi poważny błąd. W efekcie, przy założeniu, że będziemy się bronić 22 dni, w czwartym dniu ćwiczeń symulacji przeciwnik otacza Warszawę. Dowódcy dywizji są w szoku, odmawiają niewykonania niektórych rozkazów, no i sądzą, że przyjęta strategia powoduje eliminację ich kluczowego uzbrojenia. No totalna porażka. Na nasze szczęście, ćwiczenie sztabowe odbyło się w Akademii Sztuki Wojennej wyłącznie w przestrzeni wirtualnej, czyli w specjalnym systemie komputerowym programującym działania bojowe. Faktycznie, zgodnie z prasą, patrząc na mapę Polski i obecną sytuację, no sposób ataku na Polskę jest tutaj bardzo już tutaj określony. Mówimy oczywiście o Bramie Słowackiej, przysmyku suwalskim, no i ewentualnie o obwodzie kaliningradzkim, który może stanowić jakąś forpocztę i potencjalny desant tutaj o wybrzeża za linią Wisły. No to więc scenariusz mam opisany. Tutaj tereny, atak z terenu Ukrainy odpada, no bo Ukraina raczej jest teraz naszym sojusznikiem, a przynajmniej jest pierwszym przymierzęcem, który by nas nie dobił. Rozumiem krytyki. Prasy i zbulwersowanie, natomiast mnie bardziej zaciekawił fakt inny. Dlaczego ćwiczenia nie powtórzono? W końcu ćwiczy się do uzyskania określonych efektów. Jeżeli scenariusz został przegrany, co może się zdarzyć, no bo przecież symulacje są różne, to symulacja powinna być powtórzana w innym wariancie. Oczywiście, jeżeli sytuacja była bardzo skomplikowana, to najpierw powinien ćwiczyć sztab generalny, który po prostu sprawdza, czy jej parametry. Taktyczno-operacyjne wyliczane dla poszczególnych dywizji są kompatybilne z tym, co mają dywizję, czyli porównują sobie, pobliczają znowu taktyki, przemieszczenia, manewry i wszystko, co potrzebuje dywizja do walki i przeprowadzają symulację. Wybierają kilka wariantów, który zadziała, będzie najbardziej skuteczny, ten wdrażają i przekazują dywizjom rozkazy. Rozkazy, potem dywizje sobie trenują i do pełnego opanowania, bo w dywizji te sztaby mogą popełnić błędy i dowódca podejmie błędną decyzję. Dopiero tak ćwiczy, wyćwiczony sztaba, szczebel sztabu generalnego i szczebel operacyjny, czyli dywizje przećwiczone. Tam nie było nic wspomniane, że symulacja dotyczyła niższych szczebli, ale załóżmy, że zatrzymali się na dywizji. Tak, wyćwiczone wojska, wszystko wyrobione wyrobione nawyki ponownie przystępują do symulacji. Symulację można przeprowadzić według z tamtego scenariusza ataku. Można zmienić kilka wariantów, zobaczyć czy się przyjęło i jakiś jeszcze trzeci ciekawy wariant, taki najtrudniejszy, który byłby do rozwiązania i zobaczymy czy nasze ugrupowanie bojowe się broni. Tak powinno zakończyć się ćwiczenie. Czemu się nie zakończyło? No i tu jest właśnie pytanie. Dlaczego nie powtórzono scenariusza? Bo przecież o tym mówią zasady Wojskowe. Nie wyszedł nam scenariusz, ćwiczymy, aż do uzyskania właściwego efektu, czyli wygrany mamy się obronić. Masz pytania, zostaw w komentarzu. Podobało ci się, naciśnij łapkę. A jak chcesz wiedzieć więcej, zasubskrybuj kanał.